Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Maciasty i witam was w kolejnym materiale z ocenienia waszych cudnych i pięknych ekwipunków. Moi drodzy, klasycznie, jeżeli chcecie wyznobyć materiale, wbijacie na Discorda, wysyłacie link do swojego ekwipunku i ja wtedy go na pewno ocenię w swoim czasie, ale ocenię i właściwie z informacji to słuchajcie tyle. Zaczynamy w takim też wypadku od pierwszej osoby na dzisiaj, bez zbędnego przedłużania. Stefcio z ekwipunkiem za 7,5 klocka, połączenie noży i rękawic, przewodni kolor ekwipunku to kolor niebieski. Dobrze, spojrzymy sobie. Już widzę, że jest inna kwota i już widzę, że jest inny kolor, ale tym się nie będziemy przejmować. Chociaż hola. Dobrze, już widzę, że nie mamy niestety rękawic, ale okej. Na spokojnie zobaczmy, co się znajduje i wtedy wydamy, słuchajcie, werdykt. Boże święty, już zaczynamy tragicznie. To, co mi się rzuciło na pierwszy rzut oko jednak, to takowy złota naklejka z Bostonu, dwa klocki. No dobrze, patrzymy sobie jednak, słuchajcie, od noża, którym w tym wypadku jest, słuchajcie, Nomad Knife Vanilla. Tak się prezentuje, słuchajcie, czysty, prosty, wydaje mi się, że spoko nożyk. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten nóż, to właściwie bez skina wygląda on tak najbardziej naturalnie, czysto i charakterystycznie. Tak mi się, słuchajcie, przynajmniej wydaje. Wracamy sobie do ekwipunku i patrzymy sobie na dwie awupki. Jedna, słuchajcie, to jest Onitouch z naklejką, słuchajcie, Cloud9 z Kolonii 2014, która prezentuje się w ten sposób. No, Onitouch właściwie rzadko widziana. Z tego, co mi się wydaje, też ilościowo jest ich niewiele, ponieważ jest to skin z operacji Hydra, raczej ze skrzynki Hydry, która była głównie ekskluzywną skrzynką, chociaż czasem zdarzało się, że gdzieś tam później ona również też dropiła. Także, słuchajcie, ciekawa łupka. Drugą natomiast jest, słuchajcie, taka Simovic. Tutaj jedna naklejeczka KDN, widzę, że mi się nie wczytała. Także mam tutaj to takie o złote naklejki. Ja powiem szczerze, nie jestem fanem żadnej niestety, przynajmniej z tych nowszych, bo są one dosyć niestety takie proste i nie posiadają tego takiego, wiecie, złotego, który był widziany wcześniej. No ale dobrze, dobrze. Patrzymy sobie dalej. M4, Bullet Train. O, proszę bardzo, to jest taka prosta M4 z tanimi względnie naklejkami, które wydaje mi się, że będzie wyglądać dobrze. Fabrycznie nowy Bullet Training, tak się prezentuje. Jest to okej, krawcik, nie jakiś wybitny, ale są na pewno okej. Mamy dalej Prince Stream o stanie Wellworn oraz Battle Skirt odpowiednio na USP oraz Digielku. Mamy z kolei takowego kołaszka, który też posiada, słuchajcie, naklejkę Cloud9 z Kolonii 2014, Aquamarine Revenge. Niski względnie Stanfield Tested i zgaduję, że tutaj będą już jakieś takie dalej później pozostałości po tym niewielkim ekwipunku. Czy tak? Jakiś pojedynczy niebieski, zielony. Proszę bardzo, to jest 5-7 Makrela chyba? Tak pamiętam, się tłumaczy na polski, z Cambria. On może też będzie jakoś częściowo niebieski. Rust Coat na pewno w stanie Minolware jest niebieskawy. No takie pozostałości po niebieskim ekwipunku, bym powiedział. I dużo naklejek z... skąd to są? Z Paryża. Z Paryża naklejki. Tak, słuchajcie, prezentuje ten ekwipunek. Tutaj, jak widzimy, jest co nieco też pochowany po magazynach. Tylko ciekawe, czy są papiery, czy jakie po prostu konkretnie naklejki. Śmieci, inwestycje. O, to może będzie jakieś coś ciekawszego. Także na obecny moment, tak się prezentuje ten ekwipunek, niecałe 4000 zł kosztuje. Jeżeli chodzi teraz o cenę, wydaje mi się, zostawię 5 na 10, czyli tak środek tego wszystkiego, no bo nie wiem też, co tutaj będzie kolejnie. Także to, co mogę powiedzieć, skiny są ciekawe, skiny są ok, jednakże nie mamy tutaj jakichś wielkich, wyróżniających się craftów albo teamu kolorystycznego, na który można by, słuchajcie, tutaj spojrzeć, dlatego też taka ocena. Ale spokojnie, dopiero zaczynamy i dopiero się rozkręcamy, zobaczymy, co będzie dalej. A dalej będzie Hans z ekwipunkiem za 700 zł, czarnym ekwipunkiem i jakieś śmieci z naklejkami. Hans ma bardzo ciekawy taste i bardzo ciekawe skiny, dlatego sobie zobaczymy od najdroższych. I głównie to są, słuchajcie, kałachy, nie wiadomo dlaczego jest ich 10, nie wiadomo dlaczego są, słuchajcie, one są wszystkim różnym, właściwie nie wiem czym, 10 różnych jednocześnie tych samych kałachów redline'ów, jeden blue laminat, czy jestem czwórka, mam jakieś tutaj też pasy, mamy jakieś pojedyncze piny, zobaczymy, co będzie, słuchajcie, za to dalej. Jest grinder, tego co pamiętam, niestety nie jest to czarny glow grinder, tak się, słuchajcie, prezentuje, no tak 30-35% tutaj tego czarnego będzie posiadać. Co my tutaj mamy? Czarne ku, ale brakuje mi tutaj, AWP jest czarna, kałach jest czarny, M4 nie jest czarny, USP też nie jest czarny. Można do Ticketu Hall chociażby wziąć. Glock. Na Glocka uznajmy, no bo jest to grinder. O! Mamy jeszcze takowego Candy Apple'a, którego sobie zobaczymy też, ponieważ on posiada naklejki z Atlant. Przynajmniej dwie, szczególnie jedna jest holo. I ona tak naprawdę boostuje całą cenę tego wszystkiego. A właściwie to Renegades też jest w wersji holo. Chociaż ja to tak piąte przez dziesiąte tutaj widzę jedynie, że kapelusz oraz chusta się świecą. No dobrze. Jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, no to tutaj nie zostało nam, wydaje mi się, za dużo pokazane. Ocena będzie w takim też wypadku 3 na 10, ponieważ znajduje się tutaj dosyć duży miszmasz, sam do końca nie wiem, na co patrzeć, no to zwróć uwagę, mimo że jest to jakiś
czarne EQ, no to jednak można byłoby to według mnie taniej zapewnie i sensowniej porozmieszczać niektóre przedmioty. Najbardziej bolą mnie właściwie te kałachy i uspik, czy chociażby M4, które no nie są czarne, dlatego też zostanę, słuchajcie, przy takiej ocenie. Kolejny jest kartek z ekwipunkiem za około 1500 zł, żadnej tematyki, po prostu skiny, które mu siedzą. Jest kosa z ciekawym patternem, ma taki ciemny napis na ostrzu i rękawice. Szykuje się do zmiany kosy na Bayonetta Forest DD Pada Minimalware oraz chce sobie zrobić podróbkę USPA o na piksela. Nie ma kraftów i w ogóle naklejonych naklejek, bo osobiście uważa, że naklejki szpecą większość skinów. Post scriptum, nawaja to super nóż, bo jak w odpowiednim momencie podczas wyciągania klikniesz, ogólnie to powstaje 7 różnych animacji wyciągania. No dobrze, zobaczmy sobie nawaję Blue Steel, czy jest to ten ciemny napis, o którym on mówił. Właściwie zobaczcie ją w połączeniu ze Specialist Glovesami Backshot. Słuchajcie, tak się prezentuje, wskazuje, że o kosie w tej pierwszej części to jest to trochę już przeterminowana wiadomość, bo tutaj chyba jakoś tam tego ciemnego napisu na ostrzu nie widzę, chyba że chodzi o te... Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że nie. Ja tak samo fanem Nevai nie jestem, ale tutaj zostało powiedziane, że jeżeli się odpowiednio wyciągnie i odpowiednio zanimuje w odpowiednim czasie wszystko, to jest kilka różnych animacji. Patrzymy sobie, co tutaj się znajduje i będę niestety hejtować dalej, bo mamy Lead Musio kałaszka, który zaraz obok Jaguara, zaraz obok Slate'a, co jeszcze Pantery Onki, jest jednym z gorszych kołachów, jakie istnieją. Naprawdę nie podoba mi się ten kołach, nie rozumiem jego i dlatego mi się nie podoba. Ale za to już ładniejszy jest Commemoration Famasik. Złoty, piękny, na pewno nie można się do niego, słuchajcie, przyczepić. Widzę tutaj USPA, hashtag OnePixel, czerwone, żółte, niebieskie, czyli Titan Holo, Crown Foil oraz, słuchajcie, High By Power. Dobra, przez chwilę jeszcze bałem, że zapomniałem. Wracamy sobie jednak dalej, patrzymy sobie Control Panel, jedna z kolei tutaj fajniejszych M4-ek. Rzadszych, rzadziej spotykanych, mało popularnych, ale fajniejszych, według mnie fajniejszych, ładnie wyglądających. Scoutik, tegowy Turbo Peak, Fuel Injector, Galil Dusk Ruins, tak jak mówił, nie przypadne za naklejkami, więc tutaj naklejki są zdrapane. Poza tutaj jednym Stainlessem, o którym też było wspominane, więc tutaj póki co dziwny fetysz jest trzymany. Idziemy sobie dalej. Naklejki w ogóle, niby nie lubi naklejek, ale jakieś pojedyncze naklejki ma w tym ekwipunku, ale on ich sprzedać nie chce. Ciekawe dlaczego. Widzę tutaj też parę innych fajnych skinków, jak chociażby Discotech, Control Panel również, High Seas. I tak się, słuchajcie, prezentuje ten ekwipunek. Mamy też parę tutaj safajerów oraz Ruby, a właściwie na odwrót, Ruby Sapphire, proszę bardzo, w ten sposób. Tak się, słuchajcie, prezentuje ten ekwipunek. I teraz jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, zostawię, słuchajcie, tutaj ocenę 4,5 na 10. Jest to przyzwoity ekwipunek, który trzyma się jakichś swoich założeń od początku do końca, więc to na pewno się szanuje. I to właściwie tyle. W przyszłości oczywiście można zupgrade'ować kostkę czy też rękawice i będzie, wydaje mi się, spoko. Następny jest Rubiksa z ekwipunkiem za około 120 zł. Skiny, które mu się podobają, bez przewodniego koloru, parę fajnych craftów, które mi się dają. Jak będziecie chciało, to możesz powiedzieć, co ty byś zmienił w moim ekwipunku. Na moim miejscu z budżetem około 20 zł. No, w zależności na co by się tutaj chcieć porwać. Dobrze, patrzymy sobie jednak, jak to się, słuchajcie, prezentuje. Kołaszek Phantom Disruptor, przy naszym budżecie nie zmieniałbym tego. M4 Night Terror w Statraku, 314 fragów. Nie jestem fanem tej M4, więc nad nią można się zastanowić. Ateris, bardzo fajna wupa, na pewno też nie trzeba jej, słuchajcie, zamieniać. Uspik Torque, okej. Tork jest dosyć specyficzno rzadkim skinem, bym powiedział. Przynajmniej dawno go po prostu nie widziałem. Może inaczej powinien powiedzieć, niszowym skinem. Dobra, mamy USPA Glocka 5.7, P250 jest. Nie ma P250, więc może bym sobie dodał P250, chociaż w zależności jak często z nią grasz, bo ja na przykład często gram i z 5.7 i z P250, więc ja lubię tutaj po prostu między tymi dwoma skinami się tutaj przerzucać, więc o P250 bym pomyślał. I tak poza tym, to ewentualnie osobiście zmieniłbym może z budżetem 20 zł M4, bo już sprzedając tą i dodając 20 zł, no powiedzmy 30 zakrąglimy w dół, jeżeli patrzeć na po prostu te wszystkie podatki steamowe. I tutaj wydaje mi się, że można już całkiem ciekawą i nie najgorzej wyglądającą M4 wyłapać. Wydaje mi się, że na przykład Basiliszek może byłby lepszy z jakimiś fajnymi naklejkami. Nie wiem, czy Nightmare tutaj by się łapał w tym przedziale cenowym. Ale wydaje mi się, że zmieniłbym M4, ale tylko ze względu na moje własne preferencje, ponieważ nie przepadam stricte za Night Terrorem. Jest ok, ale według mnie są lepsze skiny. Jeżeli chodzi o cenę tego ekwipunku, zostawię tutaj 3,75 na 10. Mamy spoko budżecik 100 zł, który możemy oczywiście sobie troszkę powiększyć, możemy troszkę pozmienić. Jednakże w tym wypadku mamy przyzwoite skiny, które no niekoniecznie wymagają zmiany. Tutaj ewentualnie co się można czepiać, to po prostu wybranych skinów, które nie pasują stricte do czyjegoś gustu. W moim wypadku na przykład M4 można by zmienić, tak jak wspominałem, ale poza tym to tyle. Także tak ocena i przechodzimy dalej. Przedostatni na dzisiaj będzie Shinsung z ekwipunkiem za 1500 zł. Na ten moment brązowo-zielone EQ, ale dosyć szybko zmienia skiny. No i już widzimy, że jest to troszkę chyba inny kolor, brązowato-zielonawy. Chociaż ty, nie, tak.
Takie brązowo-zielonawe. Brązowy, brązowy. Brązowo-zielony? Zielony, zielony, srebrny, zielony, zielony combo na pewno, na które sobie słuchajcie, teraz zobaczymy. Tak słuchajcie, prezentuje Talonic Safari Mesh 027 Float, więc on trochę, no jak widzimy, zarysowany jest, chociaż powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie on troszkę bardziej zarysowany, więc może to jest zasługa patternu, a to oczywiście w połączeniu z Broken Fangami Unhinged, które z kolei są bardzo, bardzo wysokie. W ogóle jak na początku patrzyłem, to w ogóle nie sądziłem, że to są Unhinged, no ale okej. One są dalej mimo wszystko takie bardziej ciemniejsze niż jakieś tam zielone, co sprawia, że są po prostu dobrze fitujące do większości skinów. Patrzymy sobie teraz na Glotchka Grindera Pattern 864, który jest bardzo, bardzo czarny. Wow. Wow, 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 to mi się podoba. Jedyny deflekt, jaki na nim widzę, no to oczywiście z tyłu to miejsce, ale powiedzmy, że ono jest gdzieś tam zakrywane po prostu częścią kciuka. No i przód nie ma żadnego tipa, no ale to też oczywiście można sobie pominąć. No i góra od przodu jakby, od wyjścia z lufy też jest troszeczkę szara, ale to jest te miacze pojawiające się grinderów, które muszą być w 100% po prostu idealne, żeby być top of the top. Jednakże w tym wypadku mamy naprawdę bardzo mocnego kandydata. To mi się podoba i ja już jestem, słuchajcie, przekupiony. Patrzymy sobie dalej. Print Stream, bardzo fajny gdielek. Duality, jeden z fajniejszych, tańszych AWB, według mnie top 3 na pewno. Mamy wysoki Fallout Night Terror, wysoki 0,47, więc on jest, jak widzimy, tutaj troszkę fioletowy. Najgorszy koach, jaki istnieje, ale za to ma on ciekawe naklejki, które sobie zobaczę, jak wyglądają w grze i one wyglądają mit. No, nie jestem fanem, niestety Slay Time, przepraszam, musi być naprawdę wybitny craft, żeby mi się podobał. Ticket to Hell, Based bym powiedział, Inferno, czyli te brązowe skinki są. Royal Consorts, on jest bardzo fajny, zielony, ten to jest taki, jak widzicie, tutaj taki emeraldowy kolor. Vandal, czyli Kałach Valoranta chyba, tak? Mi się jako dobrze pamiętam. Zielony na pewno. I tak się, słuchajcie, prezentuje ten ekwipunek. Ciekawa AWPa zdecydowanie. No cóż, tutaj mamy jakiś team kolorystyczny, który mimo, słuchajcie, przerwy prawie półrocznej, dalej jest, słuchajcie, aktualny. Dlatego stawię tutaj ocenę, wydaje mi się też 6 na 10, spoko ocenka, spoko ekwipunek, prosty, ale posiada kilka ważnych skinków, jak chociażby Gold Grinder. I ostatni na dzisiaj, moi drodzy, będzie Thompson z ekwipunkiem za około 48 zł według CS Money. Skiny ma takie, jakie mu się podobają, obecnie stara się o MP7, Ocean Foam i USPA Guardiana oraz Galila Sandstorma. Zobaczymy, czy to się, słuchajcie, to udało. USPA Guardian jest, Sandstorm jest i co tam jeszcze miało być? Ocean Foam niestety nie ma. Co mamy do MP7? Chciałem zobaczyć, tylko nie wiem pisać klasycznie. A nie, Anodized Navi, dobra, czyli jest Anodized Navi, a nie Ocean Foam w stanie minimalware, czyli w stanie rzadszym niż fabrycznie nowy. Sortujemy sobie na kod najdroższych, właściwie nawet już tylko, żeby było posortowane. I mamy kałaszka bazyliszka, kałaszka, boż, co się ze mną dzisiaj dzieje? M4 bazyliszka, przepraszam. Sandstorm, czy on ma jakiś rzadki pattern, że jest na przykład cały fioletowy? To nie jest chyba najlepszy pattern, tak mi się wydaje, bo mamy tutaj, widzimy, ten biało-pomarańczowy, ale będziemy się na pewno przyglądać temu skinowi później. Mamy ogół Kalmeleona, skin, który ostatnimi czasy nawet mi się bardzo, powiem szczerze, podoba i tak OG vibesy do niego czuję po prostu wracając, jakby nie patrzeć, jest ze skrzynki Feniksa, czyli 2014, więc troszkę jakiś czas temu jest. Jest Guardian, jest Famasik Darkwater z 4 naklejeczkami, no jest to, słuchajcie, suwenir, więc on chyba niższy niż Minimal War, słuchajcie, też ogólnie nie zejdzie. Mamy Black Nila z 2 naklejeczkami foliowanymi, co ciekawe, Evil Genius. Okej, okay, Darkwater, Shapewood, kałaszek, okej, okay. On jest miksem śmiesznym. Zobaczymy sobie, jak on wygląda. Jest to, słuchajcie, Elite Build, jednakże Elite Buildy wydaje mi się, że są spoko, zwłaszcza przede wszystkim, że są tanie. Wyglądają dobrze same w sobie, a i często posiadają naklejki, co też sprawia, że wyglądają po prostu dobrze. Walnut mamy, czyli ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale Walnut sam w sobie jako skin, nie ten konkretny tutaj, tylko ogólnie jako skin, był pierwszym skinem, jaki kiedykolwiek został wydrapiony w CS-ie. Taka mała ciekawostka do zachowania dla was, a ten Walnut jest, słuchajcie, dodatkowo z naklejką Schnaxa, więc też bardzo przyjemnie i ciekawie. Czy ten, słuchajcie, tek będzie też cały fioletowy? Nie, on nie jest cały fioletowy, ani cały biały. No słuchajcie, tak prezentuje się ten ekwipunek. To jeżeli chodzi o ocenę tego ekwipunku, wydaje mi się, że kurde, już zapomniałem, jak oceniam poprzednie ekwipunki i teraz boję się po prostu walnąć jedną wielką w topę, przez co ktoś poczuje się urażony. Jeżeli tak, to przepraszam, nie to jest moim celem. Tutaj, słuchajcie, stawię ocenę również 3 na 10. Mamy spoko ekwipunek, spoko skinki. Posprzedałbym jakieś może pojedyncze skiny na jego miejscu i kupił sobie może, kupił i zaupgrade'ował niektóre, na przykład naklejkę można sprzedać, czy chociażby tutaj jakieś te co tańsze przedmioty, czy chociażby też gloki. Tak bym zrobił, że po prostu posprzedawał i może zaupgrade'ował sobie pojedyncze skinki. Moi drodzy, także na dzisiaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, więc zostawcie suba na kanale, łapkę pod tym filmem, no i wbijcie na Discorda i wyślijcie swój ekwipunek, a jego słuchajcie na pewno ocenię. Dziękuję wszystkim, którzy wysyłają i co? Ja byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!